Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj w Nowinach Nyskich ukazał się wasz list, który zaczynacie w ten sposób. Jeszcze kilka miesięcy temu wielu z nas było wyborcami pani Jolanty Barskiej. Co takiego się zmieniło, że dzisiaj chcecie ją odwołać? Proszę państwa, jest po prostu brak spójności w programie rozwoju miasta. Brak jakiegokolwiek programu na rozwój, na rozbudowę miasta. Jest totalne lekceważenie mieszkańców, wyborców, którzy głosowali na naszą panią burmistrz. Dowodem było wczorajsze spotkanie w sprawie ulicy Celnej, gdzie jak zostali potraktowani właśnie nasi handlowcy. Jest po prostu, zarzucamy także pani burmistrz, niegospodarność. To takie dosyć ogólne hasła. Za tym kryją się konkrety? Dokładnie. Kryją się konkrety do każdego punktu. Jest odniesienie w sprawie odwołania. Czy to, co was najbardziej boli, to jest reforma oświaty i likwidacja gimnazjum nr 3? Powiem szczerze, że reforma oświaty kuleje, tak jak i kuleje u nas cała gmina. Natomiast jeżeli chodzi o likwidację gimnazjum nr 3, nie chcielibyśmy, żeby nas związano konkretnie z tym działaniem i nie chcemy, aby odbiło się to właśnie na nauczycielach czy na dyrektorce szkoły, że jesteśmy powiązani z tą szkołą. Fakt, jesteśmy, lecz nie jest to głównym punktem naszego działania. A niegospodarność z czym się kojarzy? Niegospodarność jest to, proszę pana i proszę państwa, taka sytuacja, że między innymi na półkach w naszej gminie leży dosyć sporo projektów, które nie ujrzą światła dziennego, są za kolosalne pieniądze, wyrzucone pieniądze w błoto. Czyli miasto wydaje pieniądze na sporządzenie projektów, które i tak nigdy nie będą realizowane, tak? Oczywiście są one na półce owinięte kurzą i pajęczyną, najprawdopodobniej. Co się kryje pod brakiem spójnej i długofalowej wizji rozwoju miasta? Proszę państwa, jest, jak już się zauważyli, mieszkańcy miasta Nysy, są realizowane rozbudowy, upiększanie naszego miasta, które się tak fajnie nazywa, ale jest to upiększanie częściowe, niespójne. Jest to upiększanie jednej ulicy lub drugiego budynku w innej części miasta. Nie ma jakiejkolwiek koncepcji na realizację zagospodarowania miasta czy odnowy w całości. Jest też taki zarzut jak arogancja ze strony władzy. Oczywiście. W czym to się przejawia? Jest to arogancja, gdyż pani burmistrz unika kontaktu z ludźmi. Jest, jeżeli państwo zerkniecie na strony internetowe naszej gminy Nysy, jest tam fajny taki jeden cytat pani burmistrzowej, że ona dąży do swojego projektu, choćby nawet, no mógłbym powiedzieć, że po trupach, ale do celu, nie licząc się z mieszkańcami i z opozycją, czy w ogóle z ludźmi, którzy mają inne zdanie. A próbowaliście może się z nią spotkać i przedstawić jej swoje racje, przekonać ją? Proszę państwa, myśmy próbowali jako rodzice gimnazjum nr 3 rozmawiać z panią Barską. Na naszą nie tyle prośbę, ale wręcz wtargnięcie do gminy, rozmawiała z nami dwukrotnie i zawsze była, owszem, bardzo miła, sympatyczna, lecz proszę państwa, to jest tylko pozór. No, a może faktycznie jest konieczna likwidacja tego gimnazjum? Wiele gmin dzisiaj likwiduje szkoły po to, by ten budżet swój jakoś dopiąć. Zgoda, proszę państwa. Jest likwidacja szkół w całym naszym państwie, to jest nieuniknione. Ale tutaj bym nie chciał drążyć tematu gimnazjum nr 3. Bardziej bym wolał skupić się na temacie naszego miasta, naszej gminy i mieszkańców tej gminy. Może być taki wybór, że jak nie gimnazjum nr 3, to jakieś inne gimnazjum. A to są słowa naszej pani burmistrz. My do tego, pod tym się nie podpisujemy. Jeżeli chodzi o likwidację innego gimnazjum czy innej szkoły, to już są słowa pani burmistrz. Panie Dariuszu, jesteście przygotowani od strony formalnej do tej inicjatywy, do tego referendum? Tak, jesteśmy przygotowani. Bo ostatnio się zdarzyło chociażby tak, że w Niemodlinie do referendum nie doszło do skutku właśnie z powodów formalnych. My mamy zapięte dokumenty
już do końca. Wczoraj rozpoczęliście zbieranie podpisów. Tak, dokładnie. W jaki sposób je zbieracie? Będziemy, przepraszam, są zbierane podpisy na ulicach, są zbierane między znajomymi, między zwolennikami, którzy mają dość takiego traktowania nas jako mieszkańców. Ile tych podpisów musicie uzbierać? To jest 10% ostatniego forum całości. Czyli ile to w tysiącach wychodzi? To znaczy będziemy mieli dokument, poszło pisemko do miast, do Rady Miast, znaczy przepraszam, do gminy o to, żeby wystosować, jaki procent ludności mamy podpisów, ilu mamy zebrać, zostało napisane pisemko. Także dostaniemy, będziemy mieli dokładne. Szacujemy, że gdzieś koło 5-6 tysięcy będziemy mogli się zebrać. Ile osób jest zaangażowanych w zbieranie tych podpisów? Proszę Państwa, na początku było nas około 15. W każdej chwili jesteśmy gotowi przyjąć każdą ilość osób, którzy by chcieli nam pomóc i zadecydować o losach naszego miasta i gminy. Jesteście taką inicjatywą obywatelską, czy też stoją za Wami jakieś siły polityczne? Jesteśmy tylko i wyłącznie grupą obywatelską, mieszkańcami gminy Nysy i niech tak pozostanie. Czyli te 15 osób, które będzie zbierać podpisy w swoich kieszeniach, żadnych legitymacji partyjnych nie ma? Nie. A staraliście się może o poparcie którejś z partii politycznych, które zasiadają na przykład w Radzie Miasta w Nysie? Będziemy rozmawiać i chcemy rozmawiać z partiami, które by chciały się przyłączyć do tego referendum. A sondowaliście już, co na to na przykład mówi SLD czy Platforma Obywatelska? Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat z liderami tych grup. Bo to, że Janusz Sanocki was poprze, to można jakby obstawiać w ciemno. Wie pan, no to już jest każdego lidera sprawa, czy nas poprze, czy nie. My będziemy rozmawiać z każdą partią. A na jakim etapie chcecie z nimi rozmawiać, zyskać ich poparcie? To w ramach rozmowy powinno wszystko wyjaśnić, jaka sytuacja się rozwinie w dalszym etapie. Czyli na razie nie chcecie być postrzegani przez pryzmat takiej większej polityki. No dokładnie, raczej nie. Chcemy raczej uderzyć tutaj w kierunku właśnie referendum ludności jako mieszkańcy gminy i w tym byśmy raczej pozostali. Sądowaliście mieszkańców, jak oni się odnoszą do tej inicjatywy? Proszę Państwa, wychodzi bardzo śmieszna sytuacja. Z niektórymi ludźmi, jak się rozmawia, mają zwątpienie. Zwątpienie, czy to w ogóle coś da. Z drugiej strony ludzie są zachwyceni, że w końcu coś zaczęło się konkretnie dziać od konkretnych ludzi. Z trzeciej strony patrząc, była taka sytuacja, że babcia nie podpisze listy ze względu na to, że się boi, że pani burmistrz zabierze jej emeryturę. Więc tu jest parodia, ludzie są po prostu przestraszeni, wystraszeni, może niedoinformowani. No trudno mi jest powiedzieć na dzisiejszy dzień, ile nas osób poprze. A nie boicie się tego, że tak jak w poprzednim przypadku dojdzie do referendum, ale do urn pójdzie jakieś 6% z tego, co pamiętam, 2 lata temu. No i referendum nie będzie ważne. Próbować zawsze warto. W takim razie będziemy obserwować Wasze działania. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dariusz Szczurowski, reprezentujący inicjatywę referendalną w Nysie, był moim gościem. Dziękuję.